Nie, 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 widzowie, tak już dłużej nie będzie. Ja tego już dłużej nie wytrzymam. Nie chcę chodzić do tej szkoły, mam dosyć tej budy. Wyłażę stąd, biorę swoje rzeczy z szafki i mam tego dosyć, mam już dosyć. Gdzie są moje rzeczy? Halo, kto mi ukradł moje rzeczy? Ej, co jest? Yeti tu ma swoje? Nie, no co jest grane, nie mam swoich rzeczy. Dobra, czekajcie, pewnie zostawiłem na chacie, może już je zabrałem. Dobra, co tutaj jest za tabliczka? Wolić szkołę już nigdy tu... No oczywiście, że nigdy tu nie wracam. Widzę, że ktoś inny wpadł na ten sam pomysł, co ja. Nigdy więcej nie wracam do tej szkoły. Koniec mam, widzowie. To jest mój... To ja już nie wytrzymuję psychicznie. Mam dosyć szkoły. Ja już swoje przecierpiałem w szkole, normalnie w prawdziwym życiu. Mnie już się nie chce. Ja już się nacierpiałem, ja już mam dosyć. Wracam z powrotem na chatę, ja zaraz ściągam ten mundurek, tą koszulę i ten krawat. Ja chcę mieć święty spokój, nikt mnie tutaj nie będzie torturował. Dobra, czekajcie. Witaj poddany, mamy twoje rzeczy, ale musisz dać znalezione, niekradzione, to jest oddawaj Jacksony. O co chodzi? Witaj poddany, mamy twoje rzeczy. Ktoś mi zabrał moje... Czekajcie, co jest grane? Ej, co jest? A nie, to jest. To czekaj, czekaj. Ale nie mam moich... Kurde, ktoś mi narzędzia zabrał. Ej, no co tak? Tak nie może być w ogóle. Ej, mi się to nie podoba. Tu żelaza mamy w opór, nie? Ale... Dobra, wszystko posegregowane, głośno ten Minecraft. Ale dlaczego ktoś mi zabrał moje rzeczy? Dobra, czekajcie, ja się przebiorę może najpierw. Przebierzmy się i zaraz wrócę do was, jak już będę miał normalny strój, bo nie wytrzymam dłużej w tym krawacie, nie wytrzymam. W końcu normalnie można być w twojej ulubionej bluzie. Witam wszystkich. Nie no, ja już miałem tak dosyć tego munduru, tak dosyć go miałem, już serio, tragedia. Zanim rozpoczniemy odcinek i zanim przejdziemy do tego, co się wydarzyło z moimi rzeczami, bo mi się to totalnie nie podoba, to koniecznie poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału i wbijajcie na kanał vlogowy, ponieważ dzisiaj wleciał tam kolejny odcinek. Tutaj macie miniaturę, bardzo fajna miniatura, która mam nadzieję, że zachęci was do tego, żeby wbić na ten kanał i zobaczyć, co tam się takiego wydarzyło. Będzie mi miło, jeżeli to zrobicie, ponieważ no staram się na tamtym kanale, staram się i mam nadzieję, że wam się odcinki będą podobały. A już są nagrywane, już są nagrane odcinki, w sensie nawet ostatnio nagrywam odcinek, który będzie się pojawiał w lipcu, więc ja wiem, że trochę bardzo daleko wyprzedzam w przód, ale warto już tam być dzisiaj, ponieważ w lipcu będą się pojawiać takie petardy, że to się w głowie nie mieści, a tu patrzę, mam tatuaż. Jak chcecie wiedzieć, skąd ten tatuaż i dlaczego mam tutaj tatuaże, to wbijcie koniecznie na kanał vlogowy, ponieważ tamte będzie wytłumaczone. Dzisiaj jeszcze nie, ponieważ tak jak powiedziałem, ten film będzie dopiero w lipcu, ale myślę, że możecie się domyślać, kto był na moim Instagramie, ten wie, o co chodzi, bo na Instagramie mówiłem. No dobra, nieważne, w każdym razie, dobra, wróćmy do tego, co tutaj chodzi z tymi tabliczkami. Witaj poddany, mamy twoje rzeczy, ale musisz dać 64D, rozumiem, że tu chodzi o diamenty. Znalezione, niekradzione, to oddawaj Jacksony. Jak może być coś znalezione, niekradzione, skoro moje rzeczy zawsze chowam sobie tutaj do tej skrzynki, a jeżeli... W ogóle czemu to jest tyle chleba? Co tutaj się dzieje? Dlaczego to jest łóżko jakieś kolejne? Dlaczego ja tu mam tyle rzeczy? Czekajcie, ja to stąd sprzątnę, bo ja tutaj muszę mieć takie tylko najcenniejsze rzeczy. Ogarnijmy to wszystko, bo mnie tutaj szlak jasny trafia, jak ja mam jakiś syf. Weźmy sobie tak, odłóżmy te skrzynki tutaj do drewna, tutaj gdzie ma być to. Zróbmy tak, tu odłóżmy to tutaj, to tutaj tak. Półpłytka nie chcę, jest tu. Dirty tutaj odkładamy. Nie mam nigdzie... Właśnie, dobra, tu jest jakiś syf. Dobra, odkładamy tutaj na razie, kiedy idzie to posprzątam. To jest do syfu. Mamy tylko tyle rzeczy. No i ogólnie nie mam żadnych itemów. No i dobra, o co tutaj chodzi? Oddawaj diaksy. Mamy twoje rzeczy, ale musisz dać 64 diamenty. No dobra, 64 diamenty to nie jest dużo, nie? Ja tutaj, że tak powiem, jestem przygotowany na takie ewentualności. Ale po co? Kto chce ode mnie tyle rzeczy? Analizując tą tabliczkę, wydaje mi się, że napisał ją... Dave, tylko chyba Dave do mnie toast mówi, tak mi się wydaje. Więc wydaje mi się, że to mógł być Dave, aczkolwiek może to być też Yeti. Może to też być, no kurczę, Palion też by to mógł być. W sumie Bzychu też tu, kurde, dobra, to już teraz nie wiem, kto by to mógł być. Ale dlaczego ktoś chce ode mnie diamenty w zamian za moje itemy? Co ja komuś zrobiłem? Halo, o co tutaj chodzi w ogóle? Bo ja się zastanawiam bardzo już w tym momencie. A ta skrzynka pusta jest, i o co chodzi z tą skrzynką? Że tu mam odłożyć diamenty? Jaki to jest sens odkładać diamenty w... Dobra, chyba że ktoś tutaj ma sobie po to przyjść. Dobra, czekajcie, ja mam pomysł, zróbmy coś takiego, patrzcie. Bierzemy te diamenty, bo ja diamentów i tak mam w opór, więc tutaj jakby to nie jest jakby problem. Zróbmy coś takiego, patrzcie, myk, tutaj coś tak i dajmy tutaj. Nie wiem, dlaczego tak akurat, ale zróbmy tak, dobra. Są tutaj te diamenty i niech będzie, że załóżmy, że dałem to tutaj. Ja jestem ciekaw, kto tutaj po to by przyszedł w ogóle, nie? Czy ktoś tu przyjdzie i będzie chciał to zabrać, czy nie? Ale niech to tutaj jest. Bo wiecie, jak co to zobaczymy, co, kto tutaj będzie. A ja w tym momencie chciałbym się przejść i zobaczyć, może znajdę u kogoś to wszystko. Tu jest dalej ten list, w ogóle to jest list ze szkoły, wezwanie do szkoły. Ja już rzuciłem szkołę w tym momencie, więc ja w tym tutaj, prawda, robię to, co należy zrobić. Palimy, kurde, co jest? Palimy to.
Dobra, jest Jożink Smażink tam na dole. Mnie to nie interesuje, ja do szkoły już na pewno nie wrócę. A w tym momencie chciałbym pójść przeszukać jakieś domki. Wkradnę się może, wiecie co, a może to Emilia była? Może to Emilia, kurczę, czekajcie, zobaczę, czy to przypadkiem Emilia nie robi mi tutaj takich pranków i mnie nie okradła. Szybko sprawdźmy tutaj jakieś jej skrzynki. Chociaż wydaje mi się, że jak ona by coś mi kradła, to schowałaby to lepiej niż tutaj gdzieś na wejściu. O, kocur, no dobra, no tak, trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Czasem tak już bywa, że kocura trzeba, prawda, lekko tutaj znaleźć mu podziemne, że tak powiem, miasto, mu zrobić. Więc tu kocur, raz, uwaga, tak, rozwalamy to. Myk, 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 sieć, tam sieć. Dobra, tu rozwalmy to, żebym mógł zabrać tamten blok. Uwaga, tak, 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 dobra, tu. Siedzi kocur, mega dobrze, dobra. Nie wiem, dlaczego ja to robię, bawi mnie to bardzo. Dobra, tu są jakieś rzeczy, patrzcie, tu są poty na niewidzialność. Ja wezmę sobie jedną, dlaczego by nie. Dobra, tutaj nic nie ma poukrywane, sprawdźmy na dole, może tutaj coś będzie. Aczkolwiek, kurczę, szczerze mówiąc, nie no, Emilia to nie, Emilia do mnie nie mówi toast. To mówi do mnie Dave, Paweł, Bzyku i Yeti, jak już do mnie tak by mogli powiedzieć. Chociaż Yeti wydaje mi się, żeby i tak powiedział Szybson. Więc wydaje mi się, że ta trójka, Palion, Dave albo Bzyku, tak mi się wydaje, więc sprawdźmy ich chaty po prostu i dowiemy się może wtedy. Mam nadzieję, że znajdziemy to wszystko. Może to gdzieś ukryli, nie wiem, zobaczmy sobie. Nie no, w ogóle ciekaw jestem, co z tą chatą jest. Bo to jest stara chata Dave'a, czy on tutaj w ogóle mieszka jeszcze? Czy on tutaj coś robi, czy on już się przeprowadzi całkowicie do tej żaby i ten dom tutaj tak sobie po prostu egzystuje. Dobra, zobaczmy u Dave'a, może tutaj coś znajdziemy u niego. Tu ma jakieś te swoje beczki, więc może coś w beczkach będzie. Są tu jakieś rzeczy. Dobra, to raczej nie on, bo on ma diamenty, on by ode mnie nie chciał diamentów, gdyby ich nie miał. Znaczy, nie, jeśli ma diamenty, to by nie chciał ode mnie diamentów kolejnych. Dobra, więc tutaj raczej nie, no tu są jeszcze jakieś, no ale to są puste pewnie wszystkie. Dobra, no puste. Dobra, a tu? O, tu są jeszcze jakieś. Nie, no wszystko puste jest, dobra. A na górze? Albo ta skrzynka? Tu nie, ta skrzynka? Ty, to jest dobra skrytka w ogóle te skrzynki, bo ja bym tutaj nie, jakby no ja podejrzałem, ale wiecie, jest szansa, że to akurat nie ta skrzynka mogłaby być. Tutaj nic, Ender Chest, to są to akurat moje rzeczy, przyznanie działki. Właśnie co to za rzeczy w ogóle? Przyznanie działki? Prośba o przyznanie działki, no to wiem co to jest, ale... Kurczę, nie dopisuj tu nic. A to drugie? Zwalniam cię z pracy w więzieniu, oddaję itemy. Aha, to jest to, co... Dobra, przyznanie działki sobie tu zostawię, a to idziemy spalić zaraz gdzieś też. Dobra, zobaczmy u Dave'a na górze. Może tutaj coś? Te skrzynki? Nie no, on tego magazynu w ogóle chyba nie korzysta, bo na dole do tych beczek chyba wszystko wkłada. Dobra, nieważne, nieważne. Dobra, tutaj nic nie ma w tym miejscu, więc to nic... O, mój stary pokój. Tu była skrzynka z cennymi rzeczami, jak mnie tu Dave przenocował, że tak to ujmę. Dobra, tu czy ja chcę schodzić, tak? Nie mam wiadra, oczywiście sobie nie zabrałem. Dobra, skaczemy tu. I teraz wychodzimy tędy. I w ten sposób wyjdziemy sobie szybciej. Dobra, zobaczmy do Pawła. Może Paweł to mi ukradł, może tak, może nie. Jeszcze Bzyka coś sprawdzimy. Jestem sam na serwerze, więc mogę się już, wiecie, swobodnie w tym momencie. Ale chciałbym to przeszukać, ponieważ mi się to bardzo nie podoba, że ktoś mnie okrada. Jeżeli wiecie, kto ma te moje rzeczy, no to możecie dać znać mi w komentarzu. To ja później sobie pójdę poszukać. Ale dla mnie, kurczę, czemu to są takie dziury? Co tu się dzieje w ogóle? Co to jest za jakaś rozbiórka? Czy on już gdzie indziej mieszka? Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, zobaczmy na dole. O, prawie uderzyłem tego golema, tak nie powinno być. Dobra, czekajcie, bo sobie kliknąłem po prostu myszką w klawiaturę. Dobra, tutaj, tu coś jest? Co jest grane? Dlaczego się tak ciśniecie? Co jest grane? Dlaczego tu jest taki ruch? Dobra, no nie, no tu nie będzie. Tu on ma masę rzeczy, to wątpię, żeby to tu było. Jezu, jak mnie te golemy tutaj triggerują. Co jest grane? Dlaczego? Dobra, to nie może być też Paweł, bo przecież Paweł ma diamenty, czyli Dawid... Dobra, Bzyku. Paweł i Dawid mają diamenty. Bzyku, jeżeli Bzyku nie ma, to znaczy, że Bzyku chciał ode mnie wyżebrać diamenciki. Tutaj jest jakiś jego killów, a to jest ten, co ja mu zrobiłem w ogóle. Dobra, czekajcie, sprawdźmy na dole, czy on ma jakieś diamenty, czy on jest, że tak to ujmę, bogaty, czy on jednak jest biedny i on ode mnie chciał wyżebrać pieniądze. Może tak być, że on chciał ode mnie coś tutaj, że tak powiem, wysępić, a to takie bardzo niemiłe, że ktoś tu chce ode mnie zabrać jakieś rzeczy. Więc tutaj, co to jest, kurczę? Co tu robi? Czemu on tu wiśniaków trzyma? Dobra, nie wiem, nie obchodzi mnie to. Nie ingeruję w to na razie. Ja chcę po prostu moje diamenty. Gdzie są moje diamenty? Dlaczego mi je ukradł? Dobra, widzę, że Bzyku nic nie ma ogólnie. On jest niezłym biedakiem też tutaj. Z tego co widzę, to mu w ogóle ledwo co to odbudował. Bo jeszcze jakiś czas temu to ja kojarzę, że on tutaj w ogóle miał rozwalone. O nie... On mógł w każdej beczce to schować. Mi się nie chce szukać każdej beczki po kolei. Czy są tam moje itemy, no. No nie, no błagam. No dobra, nie chcę mi się tego szukać. Załóżmy, że sprawdziłem wszystko i że nie było nigdzie. Jeszcze sprawdzę na górze. Ale no...
Dobra, muszę... O nie, spadłem. Muszę pogadać z Bzykiem i się go spytać, czy on ma te moje rzeczy. Mogę się z nim dogadać, no jeżeli odda mi te rzeczy, to jestem w stanie gotów... Jestem gotów dać te 64 diamenty, bo dla mnie to tam już wiecie, no już mam gdzieś te 64 diamenty, ale te itemy już fajne, zenchantowane miałem. Chciałbym je zdobyć. No ja wiecie, ja mógłbym sobie zrobić te narzędzia chwilę, moment, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale ja mam takie jedno miejsce, gdzie mam skryte rzeczy jeszcze. Jest to mega dobrze skryte. Patrzcie tutaj, nie wiem, czy pamiętacie, te wieśniaki. Wchodzimy do środka, tutaj myk, 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 otwieramy to. I patrzcie, ja jestem bogaty. Ja to biorę stąd, ja to już tutaj nie będzie potrzebne. Ja tutaj robię tak, bierzemy tą skrzynkę. Halo, halo, tutaj zabieramy to. Dobra, zabrane. I zróbmy tak, to trzeba teraz, dobra, muszę się stąd wydostać jakoś. Więc zróbmy tak, że po prostu rozwalimy to. A, nie musiałem tego rozwalać, dobra, nieważne. Mogłem to tak już zostawić, dobra, tak zróbmy. Zróbmy tak, tu, tu. Ej, no nie, no źle zapostawiłem. Boże, jak mnie to denerwuje, że nie mam narzędzi. Dlaczego ktoś mi to zabrał? Dlaczego ktoś mi okrada tak w ogóle bez powodu? Nie podoba mi się to, dobra, odstawiamy to tutaj i wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd, to zamykamy. Ja mam już kolejne rzeczy, idę to schować do mojego sejfu. No wiecie, ja z tym co ja mam, to ja sobie mogę chwilę, moment te narzędzia zrobić. Z tym, że nie mam, ja właśnie nie mam levela. Bo raz, że mi się jagieł włamał, który mi cały level o nie. Plus jeszcze później, na ostatnim odcinku mnie Milki zabiła, no przecież to jest jakaś tragedia. I skąd ja mam teraz level ogarnąć na zenchantowanie? No nie, no już wolę odzyskać tam te itemy, no już wolę te diamenty oddać. Patrzcie, dobra, oddaję te diamenty, to schowam do mojej skrytki z powrotem. I tu patrzcie, jak jestem bogaty w tym momencie. Widzicie to, ile bloków? Ja to rozmieniam w ogóle wszystko. Co jest grane? Czekajcie, czy ja tam zostawiłem coś? Nie, mam wszystkie bloki, dobra, patrzcie, ile tego jest. No kurde, no to przecież bogactwo. Bogactwo i milioner, no po prostu. Jest, ja jestem, o kurde, ile ja mam diabłek w ogóle, co jest? Aha, bo ja to, dobra, no to nie są moje widzowie jakby co, nie? Ja to ukradłem temu, jedniemu, tam kiedyś. I on do dzisiaj tego ode mnie nie zabrał. Dobra, to jest niezły cyrk tutaj się widzę, że dzieje. Ja tutaj bym potrzebował, wiecie co, zrobić sobie chyba podwójną skrzynkę za jakiś czas, bo to już się zaczyna robić za małe strasznie. Czekajcie, postaram się tą skrzynkę tam włożyć. Jeszcze raz tu. Robimy tak. Mi się nie połączyły! O nie, bo ja na shifcie to kliknąłem! No nie, 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 dobra, czekajcie, dobra, zróbmy sobie jakieś narzędzia po prostu. Zróbmy sobie na szybko żelazne coś. Tu odłóżmy to złoto. Żelazne, potrzebuję patyk, dajcie mi patyk. Dobra, zróbmy tak. I wyrobimy patyki, dobra, myk. Dobra. Zrobię sobie kill off i szybko tam ogarnijmy to, co chcę zrobić, bo ja chcę zrobić to wiecie, chcę to zrobić tak, żeby to fajniej wyglądało. Tutaj cały mechanizm mam taki skomplikowany, jeszcze siekierę powinienem zrobić, ale już dobra, nie chce mi się tej siekiery robić, zróbmy tak, rozwalmy tą skrzynkę. Halo, halo, bierz ją, dobra, aj, nie zabrałem jej, ale dobra, jak jest ulokowane to? Tak jest ulokowane, dobra, czyli patrzcie, robimy tak, ustawiamy to tutaj, no i o nie, ja tego nigdy nie otworzę teraz, o nie, bo mi to blokuje. Aja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 j. Dobra, musimy to inaczej zrobić w takim razie. To trzeba w takim razie zrobić tak. Tu też tego nie otworzę. Muszę to zrobić w tamtą stronę. No, tam to trzeba zrobić. Czekajcie, rozwalę ten. Muszę zabrać, no nie, no ile tu jest teraz roboty, Boże, ja teraz muszę rozwalić całą tą skrzynkę. Mam nadzieję, że dostanę tej tym, że one mi się pomieszczą w ekwipunku. O nie, oczywiście, że mi się nie pomieszczą. Dobra, czekajcie, zróbmy tak. Dobra. Czy tam coś zostało? Nie, mamy wszystko, dobra. I teraz dwie skrzynki, dajemy tak, okej, okay. Jest git. I teraz muszę postawić ten tłok. Ja nie mogę, ile to jest roboty. Dobra, zróbmy tak, myk, otwieramy, dobra. Nie, no tu jest teraz... Ale szału dostać można. Rozwaliłem to? Chyba zdążyłem. Dobra, tak, rozwaliłem, dobra. I robimy tak, diamenciki odkładamy. Jak widać, diamentów mam, że tak powiem, pod dostatkiem. Robimy tak. Tutaj dajemy to. Tu dajmy... ja bym mógł tu nawet teraz to złoto nawet przenieść. Chyba tak zrobię w ogóle. Czekajcie, zróbmy tak. To jednak dajemy tutaj. Netherite dajemy na sam dół, bo jest najcenniejszy. Mamy go też najmniej w sumie. Ja rozmieniam w ogóle. O kurde. No nie, no robię sobie tą siekierę, bo nie wytrzymam. Ktoś mnie okradł i ja nie mam w ogóle narzędzi. Tak mnie to denerwuje. Nie wiem, nie wytrzymam. Nie wiem jeszcze kto w dodatku. Jakbym wiedział, to bym poszedł i rozszarpał na strzępy, nie? Dobra, zróbmy tak. Rozwalmy to. Okej. Okay. Otwórzmy to. Jeszcze raz. Dobra. Robimy tak. I teraz tu są jabłuszka fajne.
To żarcie to zostawiamy sobie. To chcę zmienić na te sztabki, żeby wiedzieć, ile mam sztabek, bo to jest bardzo ważne. Teraz jak tych sztabek mamy tak dużo, no to jesteśmy, że tak powiem, nie do pokonania. Zróbmy tak. Okej, to wszystko fajnie wygląda. Dobra, i teraz tak, zamurujmy tą całą dziurę, bo tutaj niezły syf zacząłem robić teraz, z tego co widzę. Zróbmy tak, dobra, jest git. Tu stawiamy tak, okej, wszystko wróciło do normy, świetnie. Zjedzmy sobie żarcie. Dobra, co to jest za książka w ogóle? Co ja tam miałem? A, to jest to, dobra. A to nie, wiecie co? Jeszcze się może przydać kiedyś książeczka. To ja ją odkładam tutaj, żeby nie musiał skraftować, bo tutaj mam masę takich właśnie czystych książek. I teraz tak, co ja chciałem zrobić? Aha, odłóżmy tutaj to. Żarcie odłóżmy tutaj. Mamy wszystko, co nam potrzebne jest. Mamy podstawowe narzędzia. A, i złoto. Złoto i... po prostu złoto zabieram. Żelazo nie chcę, tam jest, ale złoto przeniosę tutaj, żeby mieć wszystko takie, co najcenniejsze w tym miejscu. Więc robimy coś takiego. Robimy tak, okej. I teraz to przemienimy na złoto. Ile tego będzie? Mega dużo, jest tej Bugatti. O dobra, patrz, ile mamy staków. No mega, dobra. Mamy to ogarnięte, teraz mamy zwiększoną, że tak powiem, naszą tą. Jestem pytanie, czy tutaj tego nie jest. Nie, no tutaj nie da się dotrzeć do tej skrzynki raczej. Tu jest jedynie takie podejrzane miejsce. Musiałbym to zamurować najlepiej. Tutaj najlepiej tym, okej. O, tak, w ten sposób zamurujmy, dobra, jest super. Dobra, widzowie, ja nie wiem skąd, nie wiem, gdzie mam szukać tych moich itemów. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, kto mi zabrał to wszystko. Jak ja tylko się dowiem, kto, to idę i rozszarpię na strzępy, a jeżeli nigdy nie odzyskam tych itemów już, no to trudno, ale zobaczymy. Jestem ciekaw, kto przyjdzie po te diamenty, czy w ogóle ktokolwiek przyjdzie. Jeżeli tak, no to mam nadzieję, że uda mi się go zlokalizować, a tutaj gdzieś się skampię. Patrz, robię tak, robię tu, myk i tu, i czekam, aż ktoś przyjdzie i zobaczymy. Jak zobaczę, kogoś kto to zabiera, to no dojadę go. No a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, elo!